się mega rzecz wydarzyła w tym covidzie. Nie, że tylko sprzątanie. Przeprowadziłam się. No, mega news. Przeprowadziłam się do Warszawy. No wiem. Kojarzysz Warszawę? Bo się tak popisuje, że kojarzysz? Jaki jest pałac kultury, co nie? Jest ten, złote tarasy. Wiesz, złote tarasy zrobione ze złota. Oto za tarasami, na skrzyżowaniu, 19 kilometrów pod Piaseczną. Tak, kuźwa, nie trafiłam w miasto. No więc jak nie trafiłam, to postanowiłam przeprowadzić się jeszcze raz. Zamieszkałam na Saskiej Kępie i to jest jakby spore wydarzenie dla mnie. Bo wiecie, ja do tej pory mieszkałam w Krakowie. I uwielbiam Kraków. Ja wam szczerze powiem, kocham Kraków. Kraków jest... Kraków jest... Kraków jest zajebisty. Kraków jest taki... Taki natchniony. W Krakowie wszystko jest natchnione. Nawet żule. Przysięgam, ja spóźniona, 9 rano na jakieś spotkanie się spieszę, w podwórku mojej kamienicy, na ławeczce leży żółty. Rączki pod główkę, oczka przymknięte, słonko chłonie. Urlop ma. Leży, oczyma wyobraźni, spaceruje po Puszczy Białowieskiej. Skąd wiem? Obok stały 3 puste żubry. Leży w takim wyblakłym t-shircie, stworzony do czegoś więcej. Można, kuźma. Kraków jest zarypisty, słuchajcie. W Krakowie, no bo Uniwersytet Jagielloński. Jeje, co to jest za miejscówa? Jak tam jest cudowne. Znaczy, ja w życiu nie byłam w środku. Ale to ma taką energię. Przysięgam, ja wystarczy, że tu stoi uniwersytet. Ja sobie przechodzę. Ja normalnie czuję, że rozumiem całki. Nie trzeba wchodzić. Zarypist. Trzeba też przyznać, że niestety etos wyższego szkolnictwa zdecydowanie podupadł. 2 lata temu w okolicy matur była wielka kampania Wyższej Szkoły Zarządzania i Biznesu i w całym mieście gigantyczna akcja promocyjna, wielkie billboardy, na billboardach młoda para w uścisku z podpisem mój pierwszy raz. Już nie, że niskie czesne, że wysoki poziom nauczania. Nie, mój pierwszy raz. Młody absolwencie liceum, nie dymałeś, u nas zaruchasz. W Krakowie, wiesz, idziesz sobie, w biały dzień idziesz. Możesz wpaść na kogoś wybitnego. Ja raz wpadłam na Marka Konrada. Pierwsza myśl, mogłabym z nim być. I nie, że jakoś wyjątkowo mi się podoba, gdzie. Chodzi o stały dostęp do wina. No. No ale tu się nie ma co dziwić, kurde. No ja rzeczywiście mam sobie gen żula. Tylko, że on mi się zaktywizował w Krakowie, wiecie, no ale. W Krakowie picie jest zdrowsze od biegania, umówmy się. Że ten cały smog. Ja w ogóle mam taką teorię, że im wyższe stężenie smogu, tym większe spożycie alkoholu. Im więcej tego smogu, tym te alkohole są coraz bardziej odjechane. Katowice. Słuchajcie, w Katowicach swoją dobrze, że siedzicie. To był świetny wybór. Niech pan nie wstaje, bo to teraz mocne będzie. Swoją premierę miało piwo waginalne. Nie, niech dojdzie do umysłów, niech się osadzi. Zapytacie, skąd pomysł na nazwę? Bo do produkcji tego trunku wykorzystali bakterie pobrane z... Widać, moda na piwa rzemieślnicze nie przemija. Piwowarzy ciągle szukają nowych smaków. Ale naprawdę, kuźwa, koniecznie tam. Ponoć bakterie pobrali od 2 modelek, Pauliny i Moniki. I tu pana najśmieszniejsze zdanie w tym całym artykule promocyjnym, że producenci zdają sobie sprawę, iż to rozwiązanie może być szokujące, ale zupełnie niepotrzebnie, bo bakterie pobrane z... niczym nie różnią się od tych na przykład pobranych z jamy ustnej. No może w przypadku modelek Pauliny i Moniki. Różnica jest niewielka. Ale ja lubię wierzyć, że u mnie jest inaczej. Poza tym, co do tej pory piło się żubra, od teraz pijemy bobra? No ciekawe, co jest na etykiecie. Na żubrze był żubr. A na bobrze? No trzeba przyznać, że w przypadku piwa waginalnego jakiegoś większego sensu nabiera hasło piana na 2 palce.